Mimo pandemii trwają prace związane z adaptacją dawnego budynku szkoły podstawowej nr 2 na potrzeby Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle. Nowa instytucja będzie pełniła funkcje edukacyjno-kulturalne, a jej oferta skierowana będzie zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W tym nowoczesnym centrum będzie znajdować się m.in. strefa ekspozycyjna, mediateka, technoteka, centrum coworkingowe, pracownia aktywności społecznej czy pracownia kreatywności dla dzieci i młodzieży. To centrum ma przede wszystkim promować naukę, a także upowszechniać innowacje i technologie. Centrum patronować będą trzy wybitne postacie ze świata nauki. Jednym z nich jest niewątpliwie Hugo Dionizy Steinhaus, światowej sławy matematyk, człowiek, który zajmował się takim praktycznym zastosowaniem matematyki. A więc to, co matematyka daje człowiekowi, miary, normy, teorie, mierzenie odległości, rozwój medycyny, chociażby przez te podwaliny tomografu komputerowego. Drugim takim umysłem, który jest bardzo istotny, był Rudolf Weigl, wybitny bakteriolog, twórca szczepionki na tyfus. No, teraz w dobie koronawirusa mamy świadomość, jakie znaczenie, zwłaszcza na początku wieku XX, miało odkrycie tej szczepionki, która pochłaniała wtedy miliony ofiar, zwłaszcza w terenach takich konfliktów wojennych, gdzie był problem z higieną, z dostępem do jakichś środków dezynfekcyjnych. No i trzeci, wybitna postać związana z JASem to oczywiście Ignacy Łukasiewicz, rozwój przemysłu naftowego. Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości powstaje w ramach programu rewitalizacji miasta. Koszt jego budowy wyniesie ponad 9 milionów złotych. Dodatkowo w ramach programu rewitalizacji powstanie m.in. ścieżka historyczna w Parku Miejskim. Na tablicach zostaną przedstawione ważne postacie i wydarzenia z historii Jasła. Pojawi się m.in. tablica poświęcona założycielowi parku Teodorowi Bernadzikiewiczowi. Ścieżka wzdłuż alejek parkowych będzie prowadziła do kolejnych tablic, na których będą przedstawione aspekty z historii miasta Jasła, ale w tego otoczenia przyparkowego. A więc będzie tablica poświęcona na przykład dawnemu budynkowi poczty i kasy miejskiej, sądowi. No i w otoczeniu parku znajduje się pomnik 600-lecia miasta Jasła, a więc do tego tematu również nawiążemy. Oczywiście nie możemy pominąć manewrów cesarskich i innych wydarzeń, które wiązały się z historią parku i miasta Jasła. Ciekawe będzie również to, że odwiedzający ścieżkę będą mogli skorzystać z zestawów audioprzewodników, a sama ścieżka będzie zawierała oznakowanie dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaplanowaliśmy w tym miejscu także montaż zestawów gier plenerowych. W ogródku Jordanowskim powstanie ścieżka edukacji ekologicznej. Powstaną także kolejne ścieżki rowerowe. W sumie program rewitalizacji Jasła będzie kosztował 15 milionów złotych, z czego blisko 10 milionów będzie stanowić dofinansowanie z Unii Europejskiej.